I witam was w kolejnym odcinku. Kurde, no jak nagrywałem to pierwszy raz, to goblina tego z ognistej strzały zabiłem za pierwszym razem. Nie wiem o co chodzi. Ale dobrze, spróbujemy jeszcze raz. Aha, i też będę robił dość częste save'y, jak to robiłem w poprzedniej serii. Dobrze, continuation. Boom. O, teraz wyszło. Nie wiem, od czego to zależy. Także. Dobra. To było pro. Niczego tu Ogólnie. nie znajdę. Bez i lubię cię. Jesteś nieprzewidywalny po prostu. To był szał bez jego. To był szał bez jego, cicho. Pokazał, że nie jest takim lamusem, na jakiego wygląda. Chociaż bardzo dobrze wiemy z Gotyka jedynki, że nie jest taki zły. Ale teraz pokazał, że. Teraz też nie jest słaby. Okej, idziemy dalej. O, jak na razie przyjdzie nam walczyć ze słabym przeciwnikiem, tylko wilki, gobliny i jeszcze tam parę takich tam. Na razie wiecie, bo to początek jest, to tam nie ma zbytnio co wybierać. Okej, to idziemy dalej. Tu przygotujmy sobie kulę ognia. Pokażę wam też działanie kuli ognia, ponieważ mam tutaj polne bestie, młode. Młode, czyli wersja słabsza. Ale no, problematyczne byłoby walczenie z nimi normalnie. No, z jedną damy radę. Czekajcie, zapiszmy. Powinniśmy dać radę. Nie mówię, że damy, ale. Kurde, no. Słabo mi coś idzie. Wtedy szło o wiele lepiej. Dobrze. Na początku badamy, jak nagrywam. Zjedzmy sobie jeszcze ten niebieski bez, naładujmy manę. I pozbierajmy co tu jest. Mięsko pacza, grzyb. Parę miksturek, zwój. Dobra, nie będzie zwój. Okej, i wychodzimy do kotlinki, o której mówił Xardas. Tu znajdziemy naszego starego przyjaciela, jeszcze nie mówię jakiego, nie zdradzam. Nie zdradzam. O nie ma tak lekko. Okej, podnieśmy tą roślinę leczniczą. A, no i w Gotiku dwójce usunęli to, że jak spadamy z dużej wysokości, wciśniemy A albo D, co było w Gotiku jedynce, to wtedy po prostu nie zabijemy się. No, to był taki bug niezauważony przez twórców, ale bardzo fajny. Ale cóż, było, minęło, to jest Gotik dwójka. No i tu mam kolejny taki ukryte miejsce. Fajnie to podnosi. Dobrze. Bez jesteś niemożliwy. Okej. Tu mam kolejne dwie roślinki. I słyszę chyba, jak wilk na mnie warczy. No zaraz mu wpieprzę, tu kurwa powarczy, zaraz. Ja ci tu kurwa powarczę. Chodź tu. Chodź tu. No chodź. O? To taki kozak? Chodź, chodź. Lamie! Nic tu nie ma. No co ty? Am. Amciu. Tu mam leczenie. A, no i w Gotiku Dwójca Nocy Kruka zrobili tak, że każdy zwój, nie wiem czy to jest bug, czy takie po prostu, wiecie, takie ułatwienie, że czary, każdy czar, każdy zwój wymaga tylko i wyłącznie 5 punktów many. Co za coś, no. Jako że, no, nie oszukujmy się, że bronie wymagają tak dużo, to o, skórzany mieszek. Nie widziałem nawet, że tu jest skórzany mieszek. A nie, widziałem, tylko. No dobrze, że kręcę to jeszcze raz, bo wtedy bym tego zapomniał. No, ale wiecie. To wygląda w ten sposób właśnie. Też jest poprawiony taki bug, chociaż nie wiem, czy to był bug, ale jeżeli przeciwnik się po prostu nie bloknie, to znaczy nie wykona bloka, to jak się cofa, to i tak możemy go klepać normalnie, a niemiłosiernie, nie? To jest też
dużą poprawką, bo jak pamiętacie, w Gothicu 1 ciężko było zabić nawet najsłabszego przeciwnika, najsłabszego ścierweda, który ciągle się cofał. Kuźwa! Co powodowało... Lester, goń się. No ty... Jedna bestia mniej! No nie no. Lester mi zajumał fraga. O. A ten mi kuźwa szczura zajął. Zabił, no nie. W mordę. Gin. Niczego dobrze. Tu nie znajdę. Nic ludzie. Tu nie ma. Weź tu PXP. Czekajcie, zapiszę się. Nie ma takich bugów, na przykład, że się w wodzie jakoś dziwnie blokujemy. Bynajmniej ja się nigdy nie zbloczyłem w ten sposób. No i mam poziom. To podleczmy się przy kas. W sumie tylko nie wiem czym. Tym. Tylko potrzebuję 10... 10 tych roślinek. A dawajcie się wkrótce, dlaczego. Ja chcę spoilerować, to szczury. Nie lubię szczurów, bo one w grupie atakują. Jak wiecie, przeciwnik w grupie jest dość ciężkim przeciwnikiem, mimo że może być najsłabszy przeciwnik w grze, to i tak może stworzyć zagrożenie w grupie. Tak, szczury są na tyle fajne, że nie są nami zainteresowane, to jedzą swoje kumpli. Nie ma czego, niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Co powoduje... Nie ma czego, nie ma. Niczego tu nie znajdę. Co powoduje, że po prostu... Nie zwracaj na nas uwagi. Do czasu, kiedy za blisko do nich nie podejdziemy, ale jak one przejdą obok nas, dopóki nie dojdą do zwłok lub czegoś sobie chcą zjeść, to są nieszkodliwe. No ale... No i tu taka ciekawostka. Ponieważ tutaj widzimy grób. Ten grób należy... Znaczy, tu według tego grobu tutaj leży Lothar. Co ciekawsze, w Cornis jest osoba, która... też ma na imię Lothar, tylko że ma pisane Leotychar, a nie Lothar. To jest taka ciekawostka, bo to prawdopodobnie jest jego grób. Mimo iż on jeszcze żyje. Jeszcze, bo... Nie będę spoilerował. Zobaczycie, o co chodzi. W każdym razie, jak na razie, tak... W każdym razie, jak na razie... No, w każdym razie tak wygląda to wszystko. No, mówię, Gothic jest naprawdę... W Gothicu można się dopatrzyć wielu ciekawostek lub bugów. Chociaż bugi to nie są, tylko to są właśnie ciekawostki. Chociaż bugów też. Ale niczego tu nie znajdę. Dobrze, idziemy do Lestera teraz. Teraz możemy z nim pogadać. Cześć. To naprawdę ty? Człowieku, ja ty widzę! Ja też. Lester? Lester? Skąd się tu wziąłeś? Skąd się tu wziąłeś? To dobrze, ci dopiero ja niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milton i Gorn nadal są w Górniczej Dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Co ci się stało? Po upadku Śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Lester, nie żebym ci przeszkadzał, prawda? Miałem koszmary, nawet halucynacje. Coś ci się w nogę wbija, wiesz? Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie! Na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Zmierzam do Corinis. Co wiesz o tym mieście? Corinis? Miasto jak miasto, tyle że portowe, nic specjalnego. No, czemu pytasz? Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. Czyżby niesamowite. Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino.
ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie zioła. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Xardasa? Wiedziałem, że jest potężny, ale stworzyć magicznie taką wieżę? Xardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Niech ci się to nie podoba. Nie wiem, czy mi się to podoba. Oj, mi się spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. Okay. Musisz porozmawiać z Xardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem... Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Tak. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. Nie no, spotkamy się, a dopiero w piątym rozdziale. Ciekawostka. Co możesz mi powiedzieć o pobliskich terenach? Idąc w dół tamtej drogi, dojdziesz do farmy. Za nią leży miasto. Tylko uważaj na siebie. W pobliżu czają się groźniejsze rzeczy niż wilki i szczury. Tam jest gobliny. Tu sporo goblinów i bandytów. Dobrze. No to idzie. Aha, zbierzmy to. No idziemy stąd, no, bo co? Otwórzmy sobie mieszki. Z których wyciągniemy troszkę kasy i mamy 150 sztuk złota. Tak jest. Dźwięki niczym na bagnie. Ogółem udźwiękowienie gry też jest całkiem ciekawe. Jeśli mówię o oprawie graficznej, bo oprawa graficzna też zasługuje na pochwałę jak na grę z tego roku. Ale samo też to, że gra jest... Oprawa dźwiękowa jest bardzo ładna. Też mi się podoba. Naprawdę z tej gry jak na ten rok wyciągnęli bardzo wiele. Postarali się, powiem szczerze. Mi się tam podoba. Ta gra jest godna polecenia. W sumie powiem wam szczerze... O, ciemne grzyby. Powiem wam szczerze, że ta gra wciąga na naprawdę długie godziny. Według mnie ta gra jest... Ja w tą grę już gram. Który to już by raz? Poczekajcie. Liczę, ile ja ją razy przelazłem. I czekajcie, który to jest raz? Z 10? Powiem wam szczerze, że jeszcze mi się ta gra nie znudziła? Naprawdę. No, ale cóż. Odcinek dobiega końca. My wpieprzymy temu wilkowi, który tu się drapie w ogóle niemiłosiernie. Ach, chodź. Teraz oklepiemy mu buźkę. Jak widzicie, na razie dysponujemy niczego takim sobie atakiem. Później wyuczymy się pewnie lepszych i tak dalej. Ale wiecie, jak na razie to i tak jak na dobry początek, ten atak jest całkowicie dobry. Ile mamy? Jak mam poziom pierwszy? Doświadczenie tyle. W następnym odcinku pójdziemy dalej. Tu jeszcze jedna roślinka powinna być. Niech dobrze pamiętam. No, w następnym odcinku pójdziemy dalej i zobaczycie, co się wydarzy. Tak więc, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, a ja zapraszam do... na następny odcinek. Więc na razie, cześć wam.